Cześć, tu Diana, bardziej lubię książki niż ludzi i tradycyjnie w ostatni dzień miesiąca opowiem Wam, na co będę polować i na co czekam w miesiącu następnym. We wrześniu znalazłam ponad 20 książek, które chętnie przeczytam i myślę, że warto zwrócić na nie uwagę. One są bardzo różne, więc też myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zacznę od mojej ulubionej, popularno-naukowej serii Zrozum, bo we wrześniu pojawia się czwarta książka, Czego oczy nie widzą, jak wzrok kształtuje nasze myśli. Dzisiaj powszechną wiedzą jest to, że obraz, który widzimy, nie powstaje w oku, tylko w mózgu. I to jest totalnie fascynujący proces i jakby świadomość tego, jak nasz mózg wpływa na rzeczy, które widzimy, jest naprawdę niesamowita i myślę, że warto poznać ten proces. A przy okazji zdradzę Wam, że w filmach najbardziej boję się właśnie oczu. Mogę patrzeć na najbardziej brutalne sceny, ale jeśli tylko coś dotyczy oka, uciekam z krzykiem. Będzie też kilka fajnych medycznych książek. Przede wszystkim powstało nowe wydawnictwo, wydawnictwo Nawias, i oni startują z takimi dziennikami lekarskimi. W sierpniu pojawił się pierwszy, Wcierki rtęciowe i obcęgi, to jest pamiętnik Zofii Karaś, lekarki z początku XX wieku, a we wrześniu mamy Żganie w bok i Krople dziewięciorakie, pamiętnik Sabiny Skopińskiej, nieprzyzwoitej lekarki, która kazała pacjentom się rozbierać do badania. Tajemnica eksplodujących zębów oraz inne ciekawostki z historii medycyny sama w sobie jest książką tajemniczą, dlatego że premiera miała mieć w kwietniu, a do tej pory jej nie ma. Teraz jest podawana jako wrześniowa premiera i mam nadzieję, że tym razem to data ostateczna. Uwielbiam książki o medycznych ciekawostkach i bardzo na nią czekam. Tak jak na książki Jonathana Moore'a, Przerażające choroby, zabójcze terapie, czyli Historia medycyny, jakiej nie znałeś, oraz mimo, że tak naprawdę nie dotyczy medycyny, Mroczne bractwa i Tajne kulty, mamy na rynku już dwie jego książki, Zastrzelić, zadźgać, otruć, czyli Historię morderstwa, oraz Powiesić, wybebeszyć i poćwiartować, czyli Historię egzekucji. Sami przyznacie, że to bardzo urocze książki są. Bałam się tego trochę, że rynek zasypiał książki o pandemii, o wirusach i samym COVID-zie, no i trochę tak się stało, dlatego ja zamierzam je wszystkie na razie ignorować, oprócz tej jednej, dlatego że napisał ją Paweł Kapusta. Ja czytałam jego wcześniejsze reportaże i zarówno Agonia, jak i Gad były świetne, więc myślę, że Pandemia, raport z frontu też będzie ciekawym i przede wszystkim rzetelnym reportażem. We wrześniu będzie też mnóstwo świetnych popularno-naukowych tytułów. Chciałam je jakoś podzielić i uporządkować, ale nieważne, lecimy tak, jak je sobie zapisałam. Jak pachnie deszcz? 100 pytań na temat zadziwiających zjawisk pogodowych. Ja generalnie bardzo lubię książki, które tłumaczą mi świat i takie, które są o rzeczach oczywistych, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Na przykład dowiemy się, czy pogoda może rozpętać wojnę, albo jaki klimat panuje na innych planetach, albo ile piorunów uderza o Ziemię w każdej sekundzie. No ja bym chciała wiedzieć takie rzeczy. Teoria teorii wielkiego podrywu, czyli czego ulubiony serial może nas nauczyć o fizyce, flagach i dziwactwach naukowców, to też książka z takiego typu, który bardzo lubię. To jest perfekcyjne połączenie popkultury i nauki i myślę, że to będzie bardzo ciekawa lektura nie tylko dla fanów serialu. Bardzo ciekawą lekturą też będzie Być maszyną. W opisie książki przeczytamy o transhumanizmie, czyli ruchu, który dąży do przezwyciężenia ograniczeń naszych ciał i poprawy kondycji ludzkości. To nauka i technologia mają doprowadzić do zwiększenia zdolności człowieka, inteligencji i długości życia. I ja już przeczytałam kilka książek na ten temat, na przykład Ukryty geniusz, film o tej książce jest na YouTubie. Im więcej człowiek czyta, tak naprawdę to tym temat się staje bardziej fascynujący, dlatego że coraz bardziej sobie uświadamiamy, w jakich czasach żyjemy i jakie są możliwości zmiany człowieka. I myślę, że warto przeczytać chociaż jedną książkę w tym temacie. Na mojej liście do przeczytania oczywiście musi się też znaleźć każda kosmiczna książka, która wychodzi. W tym przypadku jest to Nasz Wszechświat, Wszystko co wiemy, czego nie wiemy i jeszcze więcej, napisany przez brytyjską astrofizyczkę i na pewno ją przeczytam. Bardzo też lubię książki, które opowiadają o ludziach w taki kompleksowy sposób, pokazując w jaki sposób znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. I taką książką na przykład była Krótka historia wszystkich ludzi, albo Strzelby, zarazki i stal, Krótka historia ludzkości. I taką też jest Jak wyszliśmy na ludzi, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i co nas uszczęśliwia. William von Hippel łączy antropologię, biologię, historię i psychologię z ewolucją. Pokazuje, jak nasza przeszłość kształtuje naszą teraźniejszość i to jest naprawdę bardzo ciekawe. I taką też książką jest Historia naszej świadomości, jak po 4 miliardach lat ewolucji powstał świadomy mózg. Chociaż tutaj w tym przypadku mam takie podejrzenie czy lekkie obawy, że książka może być bardziej naukowa niż popularno-naukowa, bo w tym wydawnictwie są też takie trudniejsze w odbiorze książki. Jeśli chodzi o reporterskie klimaty, to moją uwagę zwróciła książka Niny Solomin, OK, Amen, Miłość i Nienawiść w świecie nowojorskich hasydów. Ona opowiada o ortodoksyjnych Żydach, którzy zamieszkują jedną z dzielnic Nowego Jorku. I dla mnie takie książki, które pokazują inne społeczności, często bardzo trudne, dostępne albo w ogóle zamknięte dla osób z zewnątrz, są bardzo cenne. I choć ani z Nowym Jorkiem, ani z ortodoksyjnymi Żydami nie miałam i prawdopodobnie do czynienia mieć nie będę w swoim życiu za dużo, to i tak uważam, że z takich książek
naprawdę wiele można się nauczyć. Mam też jedną górską książkę, która przyciągnęła moją uwagę. Górskich książek przeczytałam już naprawdę sporo i ostatnio z nimi trochę zwolniłam, ale niech to szlak Kronika śmierci w górach zapowiada się bardzo ciekawie, bo Bartłomiej Kuraś opowiada historię Tatr przez pryzmat najgłośniejszych wypadków i tajemniczych zaginięć. I ja myślę, że to taka książka, którą powinien przeczytać każdy turysta, który idzie w górę, razem z książką Topr, żeby inni mogli przeżyć. I gdybym miała taką moc, to naprawdę zrobiłabym w ten sposób, że w góry może pójść tylko ta osoba, która zda egzamin z obydwu tych książek. Mamy też coś fajnego. Cycki, czuła biografia piersi. Autorka miała nowotwór, przez co zaczęła się zastanawiać w ogóle nad piersiami. Opowiada swoją historię, ale również oddaje głos psychologom, seksuologom, chirurgom plastycznym i sprzedawcom bielizny i myślę, że wyszedł z tego naprawdę bardzo fajny tekst. Mam też jeden komiks, Maria Skłodowska-Curie, Światło w ciemności. Wiecie, że ja popularno-naukowe komiksy bardzo lubię. Na kanale możecie obejrzeć dwa filmy o postaciach, które poznałam bliżej właśnie dzięki komiksom. No i mam nadzieję, że ten też uda mi się przeczytać. I czas na powieści. Najważniejszą powieściową premierą dla mnie jest debiut Wiktorii Korzeniewskiej, znany wam być może ze Slavik Booka, najsłynniejszej zmory na polskim bookstagramie. Jej Czerwona Baść to historia o pewnej wiosce, w której co roku wybierano jedną dziewczynkę, by wysłać ją do lasu jako pewnego rodzaju ofiarę. Ja nie mogę się doczekać lektury. Kolejną ważną książką jest Nieobecna. To jest książka ważna dla mnie, dlatego że to mój patronat, a ja na patronaty nad powieściami nie decyduję się zbyt często. Ta książka ujęła mnie przede wszystkim tematyką. Mamy dwa plany czasowe, początek XX wieku oraz współczesność. I ta przeszłość jest bardzo ciekawa, dlatego że bohaterka, którą poznajemy, jest fotografką, ale nie taką zwyczajną, bo podróżuje, żeby robić zdjęcia osobom zmarłym. I samo w sobie to już jest ciekawe, a do tego mamy jeszcze wątek szpitala psychiatrycznego, więc ja już jestem kupiona totalnie. Mała zapowiada się też fantastycznie. Ja bardzo lubię powieści oparte na faktach albo czerpiące z prawdziwych historii. A Mała to historia dziewczynki, która przeistacza się w legendarną Madame Tussaud. I Madame na pewno znacie, być może nawet byliście w jej muzeum w Londynie, więc myślę, że to będzie wspaniała powieść. I w powieści na faktach wpisuje się też idealnie nowa książka Hargrave, Kobiety z Wardo. Pisałam na blogu o jej dziewczynce z Atramentu i Gwiazd, to był wtedy jej debiut, a Kobiety są z kolei pierwszą powieścią dla dorosłego czytelnika. Mnie zainteresowała dlatego, że po pierwsze jest o kobietach, a po drugie jest o czarach. Bo w XVII wieku w Wardo skazano za czary i spalono na stosie ponad 90 osób i właśnie po tę historię sięga Hargrave i myślę, że to będzie bardzo ciekawa powieść. Książką, która mnie też do siebie bardzo przyciąga, jest Drogi Edwardzie. To historia chłopca, który jako jedyny przeżył katastrofę lotniczą. Ciężko to sobie w ogóle wyobrazić, jak można żyć po czymś takim i autorka próbuje odpowiedzieć na to pytanie, a ja z kolei bardzo chętnie bym się dowiedziała, do jakich wniosków doszła. I poza tym wydaje mi się, że Edward może być taką postacią bardzo ciekawą i intrygującą. Biały Ptak z kolei znalazł się na mojej liście z powodu poprzedniej książki autorki, Cud Chłopak. Czytałam ją dawno temu, jeszcze dawno przed filmem i ciągle uważam ją za jedną z lepszych książek dla dzieci i młodzieży. No i nie odmówię sobie tej przyjemności przeczytania nowej książki autorki, zwłaszcza, że zapowiada się też ciekawa i bardzo wzruszająca historia, bo głównymi bohaterami są niepełnosprawny chłopiec i żydowska dziewczynka. No i te wrześniowe zapowiedzi kończę polskim akcentem, nowa powieść Jakuba Małeckiego Saturnin. Opis tej książki jest przepiękny, bo przeczytamy, że to opowieść, w której marzenia potrafią łamać kości, muzyka jest silniejsza niż wojna, a mama daje w nagrodę 1,5 kg słońca. Ja powieści Jakuba Małeckiego nadrobiłam dopiero w tym roku, słuchałam ich wszystkich w postaci audiobooków i to są naprawdę fenomenalne opowieści, od których nie można się oderwać, więc z przyjemnością będę już teraz wszystko czytać na bieżąco. I to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy któraś książka wam wpadła w oko, napiszcie, na co wy czekacie i co będziecie czytać we wrześniu i pamiętajcie, w książkach jest więcej.